Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Ponad 56,5 godzinki przegrane, 12 ostatnio sierpnia graliśmy, także kontynuujemy. A dziś, w momencie nagrywania tego odcinka, mamy 16 sierpnia 2023 roku, około godziny 20:40. I dziś, jak pewnie się mogliście zorientować po tytule odcinka, w planach jest kupno ciągnika nowego. Nowy, mocniejszy niż te, które mam. Także najmocniejszy na mojej farmie będzie. Także za chwilkę sobie przejdziemy do sklepu. A teraz musimy jeszcze tutaj puścić pracowników. Możemy to w sumie troszkę podgłośnić. Puścimy pracowników, żeby tu już sobie wszyscy pracowali ładnie. No te siewniki, tak to w sumie teraz dokładnie kultywator. Dobra, tutaj też mamy sorgo do zbioru. Na mapie wygląda tyłu w ten sposób, także fajnie, tam czwórka już jest zebrana i nawieziona i się kultywuje i sieje. A, obsiewa się w sumie słonecznikiem. Obsiewa się w sumie słonecznikiem. A, bo miałem test zrobić, tak? Miałem test zrobić. Czy faktycznie mi teraz się nie zmieści ten słonecznik do olejarni, czy po prostu mniej się przerobi przez te 4 miesiące niż tutaj będę zbierał z tych dwóch pól. Teraz jeszcze na styk się powinny zmieścić, tam około 140 powinno być. 1000 litrów słoneczników na 144 tysiące. No dobra, spoko. Tutaj tak to wygląda. Tutaj mamy pusto, ale w sumie spoko. No sorgo będzie szło. Sorgo będzie szło od razu na... O, tam się chyba skończyły już. Skończyło się zboże na przyczepie kołkur. Czas najwyższy, ile to było. Ile czasu tam już, finanse też wam mogę pokazać, ile już ta przyczepa tam stała pełna, nie? I się praktycznie nie ubywało z niej. Kupno nieruchomości, proszę bardzo, też w jednym z poprzednich odcinków. No i inne, ponad 8 tysięcy w grudniu. Dobra, bo czas był wstrzymany teraz. Możemy się już tu ustawić od razu. Bo na tym polu, to tu były chyba 3 przejazdy, tak rozsiewaczem tam prawie maksymalne, a tutaj będzie chyba 2,5 jakoś, około 100 metrów szerokości ma, wydaje mi się, to pole numer 5 bodajże. Mój zatorek tu biegi zmienia cały czas. Dźwięki są ok, bo słabo słyszę grę, mam nadzieję, że u was nie jest za głośno. Tutaj goni ciemnik kultywator. Tutaj za chwilę będzie też kombajn pełny. Możemy odjechać jeszcze tym zestawikiem. No i dobra, kontynuujemy sobie marcowe w takim razie zbiory. W sumie za chwilę i tak trzeba będzie ten ciemnik na chwilę zwolnić. No już tam przyblokował go przez chwilę. A dobra, kultywator ogarnął. No tu klasik akurat przejeżdża fajnie. No komuś też już jest spoko. Teoretycznie jeszcze tu za 2-3 przejazdy by ogarnął, jakby tak jeździł sobie za kultywatorem. Ale chyba go zatrzymam i tak. Zatrzymam go, niech poczeka sobie na spokojnie. Dobra, ja tu jeszcze, żeby nie zwalniać tej pracy, to podjadę sobie tam od razu do kombajnu. Jest tu póki co chyba tylko jeden zbiornik wysypany, nie? Tą szczepę. No i tu raptem ile zrobił przejazdów? Czwarty chyba kończy. Chyba kończy czwarty przejazd. No nie dojdzie do końca. Także 2/3 przyczepy to jest jednej, czyli 12 tysięcy, tam z 18,5 chyba, na przyczepa.
Także tam około, ale się fajnie ubywa ze zbiornika, się to zmniejsza poziom. Około 3 zbiorników tutaj się mieści na ten zestaw z tego kombajnu. No 37 maksymalnie wchodzi, a 12 ma zbiornik taki jeden w tym kombajnie akurat. Dobra, czy tam zrobiłem jaka? Z prawej zostawi coś? Nie wiem, ale tu bym chciał sobie uciec troszeczkę. Uda się jakoś tam. Dobra. Udało się. Dobra, także myślę, że... A i to muszę jeszcze silnik na chwilę... Chociaż nie, silnik jest... zwolniony. Dobra, ten zrobił... w takim razie dwa przejazdy, to myślę, że... On chyba jeszcze w tym problem tylko. Kultywator, więc mogę silnik też puścić. I niech sobie śmiga. Kombajn jeszcze będziemy chyba jeden zbiornik tylko. Wydaje mi się. O, tutaj z powrotem elegancko. Elegancko. Dobra, w takim razie wchodzimy do sklepu. W średnie ciągniki. Ostatnio sobie patrzyliśmy małe. To raczej mnie nie interesują. Mamy już dwa te Massey od początku. Zetorka, New Hollanda. John Deere również. Także dziś myślałem sobie, żeby kupić dwa kombajny. Ale mam tam niecałe 3/4 miliona. Chociaż z drugiej strony. Z drugiej strony myślę, że można sobie kupić nawet dwa. Te ciągniki. Niecałe ćwierć miliona. Kosztuje jeden, więc. Więc stać mi na. Nawet na dwa i. I zostanie mi jeszcze ponad ćwierć miliona. Na tam ewentualnie kolejne inwestycje. Chociaż i tak za parę miesięcy będą kolejne sprzedaże plonów. A nawet myślę, że w jednym z kolejnych odcinków już przecież w kwietniu mamy. Także spoko, spoko. Dobra, w takim razie myślę, że za koleją. Mamy już tego John Deere'a, więc bierzemy sobie Landini. 225 koni. Niecałe 170 tysięcy. Będzie myślę fajny na przykład do silnika. Także kupujemy. No i 235 koni, myślę JCB, nie? 9 ton. Myślę, że nie może zabraknąć tego ciągnika również na moim gospodarstwie. Szkoda, że tu jest ten mniejszy tylko model, ale spoczko. Także kupujemy. Elegancko. 355 tysięcy, proszę bardzo. Fajnie, fajnie. Myślę, że na kolejnym odcinku też sobie coś za ćwierć miliona kupimy. Dobra. Ty możemy odjechać, żeby już tu nie przeszkadzał siewnikowi. Siewnik chyba też już zawrócił i ma ostatni przejazd, wydaje mi się. Dobra. Więc tego co chwilką zatrudnimy, tylko najpierw jeszcze raz siewacz nawozu. No to w sumie i tak będziemy musieli chwilę na kombajn poczekać. Patrzcie, tak już jest za połową, nie? I tak już jest za połową. JCB chyba jest też jednym z najszybszych ciągników tutaj w tej grze, nie? 60 na godzinę, tak samo jak ten Deutschfar. Nie ma już tego mocniejszego JCB, tylko to jest chyba jedyny model w tym farmingu, wydaje mi się. Ten właśnie mniejszy 4235 koni. Bo w farmingu na komputery jest też tam model chyba 8000 najnowszy. Wcześniej były też 7000. No i one już tam 7 dyszek jeżdżą i około 350 koni. A mam też zresztą na serii chłopaki z Mazowsza. W farmingu 22 właśnie. No i są tu jeszcze takie do 300 koni. A 250, 300 w tym zakresie. Trzy ciągniki w tych średnich tej kategorii. No i fajnie, dwa kolejne nowe ciągniki, elegancko. Także JCB myślę, że się będzie też fajnie w transporcie sprawdzał. 6 dyszek tak samo jak Deutschfar. Będzie mógł tu śmigać. Dobra, w takim razie lecimy z tym nawozem. Chyba mogę jeszcze troszkę w lewo, nie? Niepotrzebnie, a tutaj tak szeroko.
Rozrzucam. O, nawet. Z górki nawet się nadaje ten zator. Z ośliwaczem na wozu. Pod górkę to strasznie. Ty bieg zmienia co chwilę. Albo gdzieś tam przy cofaniu. Jednak czuć, że to jest taka. O, skończył też siewnik, wydaje mi się. Czuć, że to jest coś taka bardziej ręczna skrzynia, nie? Mam nadzieję, że w tych nowych ciągnikach już są bardziej automaty. No i w sumie Landini może się lepiej sprawdzić zamiast John Deere'a do siewnika. Byłoby w sumie fajnie, bo temu ciągnikowi, którego mam teraz, troszeczkę brakowało mocy. Nie, to na początku nie zrobiłem mijaka. Możemy na chwilę się zatrzymać. Zobaczyć na mapie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie. Chyba jest ok, no ale kurczę, prawie pół pola tym rozsiewam, nie? Także no widać, że jest to takie 2 i trochę. 2,5 można powiedzieć. Przyjazdu. Kiedy się nie zakończył? Praca z tamtej strony? Jednak. Ten za chwilę. Aha. Tymi za chwilę już się zajmiemy. Chyba ostatni przejazd został akurat taki wąski. Chociaż, dobra, pójdziemy sobie jeszcze chyba napełnić ten silnik. No, chyba jest okej, chyba jest okej. Po słoneczniku, które tam jeszcze kończy pracownik zbierać, mamy jeszcze kilka pól z sorgiem. Tutaj właśnie przede mną, po lewej stronie. Te dwa koło farmy i tam po lewej nowe pole numer 10. No już od kilku czy kilkunastu odcinków nawet je mam. Także nie takie nowe, nie takie nowe. Dobra, pojadę sobie w takim razie na farmę już. Nie chcę mi się jadzić tam na koniec mapy. Na lewy górny róg, gdzie jest taniej. Przyjadę po prostu na farmę i też powinno być ok. Teraz sobie masę z tym siewnikiem. Śmiga. No i w sumie i tak jest troszkę mocniej, wydajniejszy niż kultywator, więc myślę, że nie będę tu nic przepinał. No ale do siewnika akurat można by coś mocniejszego niż John Deere. Do kosiarek w sumie też. Napełnimy sobie ziarna. Bo nawozu powinno starczyć. Trawę sobie już tu ostatnio skosiliśmy. No i nawieść też to potrzeba będzie. Ale to razem tam się zrobi. Z tamtym polem. Właśnie po zebranym sorgu. Dobra. Tu jest 9 metrów, tam jest 6. Tak, nie, czy 8 tam jest? Nie, chyba 6. Chyba 6. Były tu jakieś tam 4 metrowe, 5. A ja mam chyba tego, tak? Na środku. Raczej tak. Gdzie to 320 koni? W kategorii średnich to nie ma takich marzeń. Czyli chyba 6 metrów, więc 3 przejazdy kultywatorem są 2 siewnikiem, tak? Najprawdopodobniej, więc na razie nie będę puszczał tego siewnika. No i tak go dogoni łatwo. Dobra, komaj ma tu jeszcze to mi z powrotem akurat, więc ja w tym momencie mogę sobie jeszcze skoczyć z tym rozsiewaczem. Też to mi z powrotem trzeba będzie niestety. Troszkę myślę, że się marnuje jednak tego nawozu, no ale cóż, nic tu nie wymyślę. No i za chwilę może w locie sobie spróbujemy opróżnić ten kombajn, chociaż mam nadzieję, że on dojdzie do końca tego przejazdu, byłoby spoko. No bo to nieco ponad 36 tysięcy litrów. Zbieram słoneczników z tych dwóch pól, więc troszeczkę mu tu zabraknie, ten trzeci zbiornik. Będzie troszkę więcej, więc... No chyba, że na razie te ciągniki zostaną na sklepie i ewentualnie sobie w
kolejnym odcinku. Kupimy coś jeszcze i... Dojedzie, nie dojedzie. I sobie od razu przyciągniemy, podepniemy, nie? Te maszyny i przejdziemy nimi razem z tymi ciągnikami, żeby na pusto nie jechać po kilka razy. Na tych dwóch polach koło farmy też sobie coś innego teraz zasiejemy. No i te kury też trzeba będzie ogarnąć. Też no, chyba teraz nie mam na farmie żadnych. Otwieraj. Nie mam chyba żadnych maszyn, nie? No, nie tyle maszyn, co czynników. Ciężko tu podjechać. Do środka jeszcze gorzej by było. No ale dobra, sypie się nawet. Generalnie powinno starczyć miejsca, nie? Na styk, ale powinno starczyć. Przecież już się wydaje, że jest praktycznie pełny. No to dojedziemy sobie jednak do tego końca. I tyle. Szkoda w sumie, że tej bawełny nie można w innym miejscu sprzedać niż właśnie w przędzalni, którą już kupiłem, która należy do mnie. Owszem, opłaca się przerabianie tej wełny czy bawełny na właśnie tkaniny, na ubrania. Sporo to kosztuje, dużo można zarobić, ale jednak mało ma wydajność. Mam nadzieję, że już tam się opróżnił kombajn do końca. Także puścimy, też zapiszemy. Puścimy też jeszcze raz. Puścimy tego na olejarnię tutaj. Zobaczmy. Kombajn pusty jest, dobra. Tego też tu już puścimy od razu. I kombajn sobie też już prze... O, tu też bawełna jakaś wilkumowa. Jakaś zachwaszczona. Także no słabo, że ten kombajn tam stoi. 500 000 zapłaciłem za niego i nie mam za bardzo po co tej bawełny siać, no bo nic z nią nie zrobię, nie? Pełna jest cały czas ta przędzalnia. Tam jest header, tak? No to w sumie jadę. Pojadę sobie drogą. Przypomniało mi się. Tu już trwają siewy. Okej. Także za tym kombajnem myślę, że sobie jeszcze ostatni raz puszczę John Deere'a z siewnikiem. No ale później już myślę, że Landini będzie z nim śmigał. Zawsze to troszkę mocniejszy. No myślę, mam nadzieję wręcz, że on ma taką jakąś lepszą skrzynię. Jakąś taką bardziej automatyczną. I nie będzie problemu. Dobra, to już puścimy go od tej strony. Ups. Oj. Żeby tam nie jechać daleko, to już puścimy go od tej strony. Dobra, 19 minut odcinka widzę, że wybiła. Fajnie, całkiem sporo się udało dzisiaj zrobić, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze myślę, że z kilkanaście minut sobie podziałamy. Chwilowy lag, by tak się komend musiał zastanowić, co my tu siejemy. To właśnie ten komend do bawełny stoi, ponieważ kupiłem sobie przędzalnię, produkuję właśnie tkaniny, ubrania i nie mam co z innego zrobić z tą bawełną. To jak zwykle tkanin brakuje, kurczę. Przez to ostatnie kilka czy... Tutaj w pół to jest. 8.36 już brakuje ubrań? Co? Tych tkanin? Co jest? Tu się przecież produkują, zarówno z wełny, jak i bawełny. To jest dziwne bardzo. To jest bardzo dziwne. Słabo wydają się z tej przędzalni.
Nie jestem zadowolony. Szkoda, że na przykład drugi nie można kupić. Miałem jeszcze zobaczyć, ile tam jest bawełny w środku. No jest 28 tysięcy, także jeszcze nie wejdzie ta pełna. Jeszcze jedna belka 20 tysięcy, którą mam w na przyczepie na farmie, nie? Dobra, ten dojechał. Tych tu blokuje oczywiście, jak zwykle. Dobra, mamy marzec. Olej słonecznikowy sobie ostatnio już sprzedawaliśmy. A i w sumie dobrze sobie przypomniałem teraz, że muszę tam jeszcze roślinę zmienić, nie? Dobra, niech się sypie z dwóch na raz, fajnie to wygląda. Też elegancko. I puścimy go na farmę, żeby. No, w sumie to już na prosto, nie? Brzydko ma. Brzydko ma, ale i tak go myślę, puścimy gdzieś. Mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzał za bardzo. Poradzi sobie z wjazdem, nie? Budynek mu tu nie będzie przeszkadzał. To za chwilę. I jeszcze John Deere'ka właśnie chciałem puścić. Okej, mamy tu. Myślę, że sobie może pszenicę. Chociaż tutaj mam dwa pola. Jak tu wyglądają stany magazynowe? Może być pszenica. Akurat sobie jeszcze 8 tysięcy za chwilę, czy 8,5? Chyba 8 tysięcy równo do przyczepy załadujemy. Także się zmniejszy stan tutaj w magazynie. No i myślę, na tych dwóch moich polach obu sobie zasiejemy pszenicę. Będzie z niej słoma. Także spoko. Jak kombajn tu zaczął. O, jedzie po lewej tam z przyczepami. Jak kombajn tu zaczął pierwszy przejazd, to myślałem, żeby silnik puścić od drugiej strony, ale chwilę mi się zeszło, więc puścimy go od tej i myślę, że i tak kombajn zrobił dwa przejazdy prawie 11-metrowe, więc tutaj 6-metrowy silnik raczej już nie dogoni tego kombajnu. Dobrze. Siewnik śmiga, kultywator też. To w sumie za chwilkę. Także ostatni siew tego John Deere'a. Ostatni siew John Deere'a. Możemy się na siunym zaparkować. Albo w sumie cofniemy sobie tak troszkę jeszcze. O. I tutaj powiedzmy, że być ok. Miejmy nadzieję, te nowe nabytki stoją. Czekają póki co. A tak czuć, że jest dużo mniejsza płynność w okolicy farmy niż gdzieś tam na polu, daleko od farmy. No i dziwnego, nie? Na farmie jest tam dużo sprzętów, maszyn, budynków. A tu na polu jest dużo mniej tego wszystkiego. No i to szkoda, że już marnuje się tyle tego nawozu. Przez to, że wystarczyłoby może pół przejazdu, pół szerokości tego rozsiewacza, nie ma możliwości zmiany szerokości. Także właśnie kolejny raz się powtórzę, że zastanawiam się, czy nie byłby przypadkiem lepszym pomysłem ten większy rozsiewacz, bardziej pojemny, aczkolwiek z mniejszą szerokością 18 metrów. Co byłoby dla mnie mniej przyjemne z taką mniejszą szerokością pracować, no ale dla pracowników nawet myślę, że byłoby to tańsze niż koszt nawozu, który ja tu marnuję. Który sporo kosztuje właśnie. Który muszę kupić. Aż się ruchuśny zatrzymał, popatrzeć. Dobra. Siewnik już też tam śmiga. W sumie się zastanawiam, do czego John Deere byłby. Do czego można by go podpiąć? Bo kosiarki też potrzebują sporo mocy, nie? 220 koni. Siewnik niby z 210, tak? Siewnik. 210, dokładnie. Jak już mam takie mocniejsze ciągniki, 240, to w sumie Landini byłby też mały trochę do tego siewnika. 8 metrów, aczkolwiek tylko siew, nie? Tylko sianie, bez nawozu.
No i kultywator oczywiście. Dlatego, że nawodzić trzeba było rozsiewaczem i przed i po. Więc nie wiem, czy to jest fajne takie. Jednak podczas siewu to jest fajniejsze, więc myślę, że druga taka szóstka byłaby jednak lepsza. Goni tu się w nich ładnie. Ten tu widzę, że przedostatni przejazd na tym polu. No, nawet półwyczka mu zostanie. Ciekawy jestem, czy przejdzie sobie tak. O, na kolejne pole. Czy nie bardzo? A kombajn chyba nawet z jednego pola. Zmieści. 80% ma. Ale myślę, że zmieści. Oj, tam. Nie, wydawało mi się, dobra. Także opróżnimy go i w sumie można już przyczepę odpiąć, nie? A w sumie. Nie, bo jeszcze tam to jedno pole jest. Dylemat, jak to zrobić? A dwa ciągniki stoją na sklepie, nie? Ciego tu może za chwilkę. Ciekawy jestem, a w DCV-ku się skręcają obie osie. No to sobie fajnie, będzie zwrotniejsze. No to tego sobie puścimy na. Tutaj na pole zapraszam. Pośmigamy sobie nim z przyczepami. Maseja przepniemy za chwilkę do. Odchwaszczania. O, no i też w sumie. Nie ten, nie ten. No i też w sumie to na tamtych polach. Można już opryskiwacz puścić przez śmiał, nie? Jak były zasiane, czy ja tu zdążę? Bo on tu chyba planuje na kolejne pole polecieć. O, dobra, dobra, zatrzymałem go. Stój! Stój! Kurczaczki! Na drzewie się zatrzymał. Dobra, niech już tak będzie. Niech już tak będzie. Dobra, poczekamy sobie chwilkę. Chociaż z drugiej strony. Możemy te przyczepy odpiąć tutaj. Czy ja powiedziałem McCormick wcześniej? Nie, no Landini. Miałem na myśli ten niebieski ciągnik nowy. Się nie zapracuje dzisiaj za bardzo z tymi przyczepami. Dobra, polewi już tam koło paliwa, mamy opryskiwacz. O, jedzie właśnie. Niebieska strzała. Dobrze, napełniony. Także elegancko, żeby nie zarysować. No tak, na nabytku. Aż to fajnie kręci. Dobra. To to będzie potem w sumie. To będzie w sumie potem, puścimy go. Tutaj w tym miejscu. No i w sumie może jeden albo dwa. Ostatnie przejazdy sobie już zrobię samemu. No tu akurat taka półweczka zostanie na końcu, także będzie można jechać tam z mniejszą dokładnością. Dobra, niech śmiga. A ten tu sobie jeszcze zostanie do następnego odcinka, ewentualnie. Tu właśnie, miałem zobaczyć, jak to wygląda.
Niby dwa przejazdy jeszcze ma kultywator, nie? Ale siewnik już go tutaj dogania, więc... Trzeba by go tu na chwilkę zwolnić. Cofniemy go troszkę, mam nadzieję, że tu nie będzie przeszkadzał. Dobra. Zobaczmy, jak tu wygląda środek nowo zakupionego ciągnika. Pas jest, kurczę, zapięty. Też śmiga ładnie, pieliszek. Tyle co nie chwała, ale w sumie nic nowego, nie? Hamulce jakieś takie dobre. Brzytwa. Jak to bym powiedział. No i mało tu jest póki co. Nasypane. Ale idzie, idzie. Wrócimy sobie, zaparkujemy gdzieś tutaj. Hamuluj. Przy drzewkach nie powinien przeszkadzać. Widoczność na tył też jest spoko. O, to fajnie, że jest taka... Takie szyby są panoramiczne, nie? Można powiedzieć. Takie szerokie, bez tego tutaj słupka. I no elegancko. Takie szerokie są te wszystkie szyby. Fajnie, fajnie. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Koguciki, aczkolwiek raczej tutaj nie ma możliwości ich włączenia. Dobra, będziemy się kończyć. Ten odcinek, bo już mamy 32 minuty. Właśnie minęły. I generalnie dokończymy sobie następnym razem w kolejnym odcinku, na który zapraszam. Tymczasem na dziś bym zakończył. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z znaczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki. Powiem na końcu jakiś omijaczek. I do następnego. Trzymajcie się. No i pa, pa.